Dzień dobry, Obywatele News, Marta Kołtowicz-Bobak. Dalej Bobak. Dzisiejszą rozmowę prowadzimy z Rzeszowa. Rzeszów, miasto, które od kilku miesięcy jest na ustach wszystkich, czy niemal wszystkich, miasto, w którym od 3 miesięcy toczy się kampania prezydencka. Naszym gościem jest Konrad Fiołek, jeden z kandydatów na prezydenta Rzeszowa i jedyny kandydat, który w swoim programie wyborczym położył nacisk na partycypację obywatelską. Znajdują się w nim, w programie, takie punkty, które od dawna były przedmiotem postulatów środowisk obywatelskich. Dzień dobry, Konradzie. Dzień dobry wszystkim tym. Witajcie. I witam oczywiście wszystkich tych, którzy nas oglądają, bardzo miło. 10 lutego 2021 w mediach pojawia się informacja o rezygnacji Tadeusza Ferenca i poparciu przez niego Marcina Warchoła. Ty to obserwowałeś z wewnątrz jako radny. No właśnie, jak zareagowałeś? Jak to wyglądało od tej strony wewnętrznej? Najważniejsze z naszego punktu widzenia, z takiego właśnie wewnętrznego, ale przede wszystkim grupy radnych, którą kierowałem, było, żeby jak najszybciej zebrać się w tej sytuacji. Bowiem byliśmy i jesteśmy klubem większościowym w Radzie Miasta, żeby zebrać się, omówić tę sytuację i ustalić kroki na najbliższy czas. I jak pokazała przyszłość, to był jeden z ważniejszych kroków, ponieważ w takim właśnie oto trudnym momencie udało nam się zebrać wszystkich i taką zadeklarować sobie wzajemną lojalność, że trzymamy się razem, że miasto tego potrzebuje i w tym gronie naszego klubu radnych będziemy chcieli działać dalej, niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość. To było bardzo ważne, bo ten klub pozostał zintegrowany i później odegrał dosyć istotną rolę także w budowaniu narracji o tym, co dalej także w Rzeszowie. I to była pierwsza rzecz. A druga rzecz, jaką przy okazji robiliśmy, obserwowaliśmy tą rezygnację i raczej ten sposób pożegnania, który zorganizował pan minister Warchoł, który zarówno nam, ale również, jak się okazało, później mieszkańcom bardzo, bardzo się nie spodobał. I tak to wyglądało od nas, od wewnątrz i te dyskusje, i te debaty właśnie krążyły wokół tego. A czy wcześniej były jakiekolwiek przesłanki, że to się może zdarzyć? Oczywiście wcześniej takich przesłanek, jakichś wyraźnych, nie było. Wszyscy rzeszowianie byli oczywiście zaniepokojeni stanem zdrowia prezydenta, bo wiemy, że przeszedł COVID dosyć poważnie. Natomiast kiedy w pierwszej chwili do mnie doszły słuchy o tym, że prezydent miałby rezygnować, potraktowałem to raczej jako taką ploteczkę, bo wiedziałem, że prezydent raczej jest zawodnikiem twardym i nie przypuszczałem, że jednak na to się zdecyduje. Zatem musiało się to dać bardzo szybko i no i tak naprawdę na poważnie mało kto się tego spodziewał. A jak to się stało, że to ty zostałeś wysunięty jako wspólny kandydat opozycji? A to i już... dlaczego też trwało to tak długo? No właśnie, to już jest długa historia, to chciałem powiedzieć. Przede wszystkim dlatego, że ten moment rezygnacji prezydenta, ale pojawienie się od razu u jego boku, polityka rządowego, polityka z jasno określonego obozu rządzącego, z jasnej partii, która tak naprawdę no, nie ma najlepszego odbioru w ogóle w samorządzie i w Polsce, to pojawienie się tego polityka od razu wzbudziło polityczne emocje. I te polityczne emocje ewidentnie udzieliły się wszystkim partiom krajowym w Polsce. Ta debata początkowa o tym wyłanianiu kandydatów była taka, że oto na Rzeszów skupiły się wszystkie oczy i wszystkie reflektory politycznych obserwatorów i tu będzie wielki bój polityczny. I te emocje polityczne na początku były dosyć duże. Natomiast ja i ta grupa samorządowców, o której mówiłem, powtarzaliśmy od samego początku przynajmniej jedną rzecz. Wyłońmy jednego kandydata po stronie nierządowej, bo będzie wtedy w takim mieście jak Rzeszów szansa na to, żeby wygrać. I tą narrację budowaliśmy od samego początku, bo zależało nam na tym, żeby to się przebiło. Wydaje się, że ten argument został mniej więcej podzielony także przez różne partie, ugrupowania i stowarzyszenia, ale zwłaszcza partie polityczne mówiły,
że owszem, jeden kandydat, ale najlepiej, aby było to nazwisko polityczne. Człowiek zaprawiony w politycznych bojach o politycznym nazwisku, no bo właśnie tu będzie taka polityczna bitwa. A my z kolei, ja z kolei próbowałem przebić się z argumentami, że właśnie w kontrze do tych politycznych kandydatur obozu rządzącego, w kontrze do tego podejścia do Rzeszowa przez inne partie, trzeba postawić na człowieka, który nie jest właśnie politykiem. Najlepiej, żeby był samorządowcem, najlepiej, żeby był rzeszowianinem. I zgłosiłem wtedy także swój akces, że jestem gotowy, oczywiście nie opieram się, że to mam być ja, ale że jestem gotowy takie trudne wyzwanie podjąć. I próbowaliśmy budować narrację taką także wśród partii politycznych, że najlepiej, żeby tak do tego podejść. No i jak się zapewne Państwo domyślacie, nie jest to takie łatwe do przełknięcia dla wszystkich partii politycznych, żeby zrezygnować z jakiegoś swojego wielkiego nazwiska politycznego na rzecz, jak to w Warszawie mawiają, lokalsa, o mało znaczącym czy mało znanym nazwisku w skali całego kraju. I z tą narracją mimo wszystko przebijaliśmy się, staraliśmy się argumentować, ja kilka razy z wieloma środowiskami politycznymi rozmawiałem. Zajęło nam to miesiąc ponad, ale pomogli mi w tym rzeszowianie. To znaczy, partie polityczne w pewnym momencie zorientowały się, że być może mam trochę racji, więc sprawdźmy to w badaniach. Zostały zlecone badania w Rzeszowie i rzeszowianie odpowiedzieli w 70 kilku procentach, że najważniejsze kryterium dla nich to jednak jest ten lokals, to jednak jest ten rzeszowianin. I tu tak naprawdę chyba był moment przełomowy, kiedy partie polityczne pomyślały, no tak, skoro mamy myśleć o tym, żeby była jakaś szansa w Rzeszowie na zwycięstwo, to po pierwsze musi być jeden kandydat rzeczywiście, to o czym mówiliśmy, a po drugie, żeby był lokalsem. Do tego trzeba było zbudować też zaplecze takie społeczne, obywatelskie, no bo też to jest bardzo ważny argument, żeby uciekać od tej polityczności w tych wyborach. I, no i tak się tutaj zdarzyło, że w międzyczasie trzeba było to budować. Trochę się to nałożyło na waszą inicjatywę wtedy właśnie takich prowyborów. Gdybyśmy pewnie wszystko wcześniej i nie w trybie takim bardzo nadzwyczajnym organizowali, pewnie by się to dało, ale trzeba będzie o tym w przyszłości także pewnie myśleć. No i trwało to trochę, jak opowiadam, to docieranie, ale jednak te argumenty. Jeden, samorządowiec, lokals, najlepiej, żeby był nie ten, który deprecjonuje dotychczasowy dorobek, a więc uznaniem dorobku dotychczasowego miasta, ale jednak z taką pomysłem i taką świadomością, że trzeba dokonać stosownych zmian. I rzeczywiście, tak, to poparcie mieszkańców, to poparcie obywateli widać. A z drugiej strony też, co chyba warto podkreślić, jesteś jedynym kandydatem, który do stworzenia swojego programu zaangażował mieszkańców. Ten twój program to jest program, który jest współtworzony przez mieszkańców, przez obywateli miasta. Co więcej, przepraszam, to jest ewenement, tak. Myślę, tylko nie tylko na skalę tutaj tej kampanii i tego miasta. Znani są też autorzy publicznie programu, chyba żaden z kandydatów nie przyznaje się do tego, kto mu program tworzył. Tutaj mamy obywateli, którzy program tworzyli. Dokładnie. W większości ogromnej nie są to politycy. Dokładnie. Cieszę się, że to zauważyliście i tak wyraźnie podkreślacie, bo dokładnie o to chodziło. Tak powinno działać dzisiaj każde nowoczesne miasto, że opiera się na talentach, na wiedzy, na doświadczeniu, na umysłach własnych mieszkańców, własnych środowisk. I dla mnie od początku, od zawsze było marzeniem, żeby tak do tego procesu przystąpić. A że mogłem się cieszyć właśnie waszym także wsparciem w tych kwestiach, no więc dlaczego miałbym siedzieć ja? Nawet sobie położyć koło siebie dużo książek, żeby ładnie wyglądało i próbować silić się na to, że jestem najmądrzejszy, skoro mam fantastycznych ludzi, takich chociażby jak wy, jak wiele innych stowarzyszeń i środowisk zawodowych, gdzie są eksperci, gdzie są fachowcy, którzy naprawdę mają tego typu rzeczy w małym palcu. Trzeba dać tą szansę, ten program współtworzyć i tak się stało. A w ślad za tym mam nadzieję, też taką wrażenie, nadzieję i pewność współsprawczości w mieście, że to, co się napisało, jest realizowane i taką odrobinę satysfakcji, że mam wpływ na miasto. Mam nadzieję, że w Rzeszowie to będzie
na szerszą skalę i będziemy mogli się tym cieszyć wszyscy razem, rzeszowianie, którzy współtworzą to, czego by chcieli w mieście, a potem mają satysfakcję, że jest realizowane. Jak się wydaje, to też jest chyba sposób na to, żeby ominąć te zagrożenia, które będą wynikały z wyboru ciebie jako prezydenta. Prawdopodobnie centrala odetnie finansowanie i tutaj wsparcie mieszkańców będzie bardzo ważne, więc ten ruch, jak sądzę, będzie czymś, co pozwoli takie wsparcie utrzymać, zaangażować ludzi w działania. Dokładnie. To na pewno będzie ten element bardzo ważny w tych pierwszych miesiącach, nawet w pierwszych 2 latach, bo przecież ta kadencja będzie krótsza. Jeśli włączy się mieszkańców do procesów decyzyjnych, jeśli się ich włączy do kreowania i tego właśnie, i da im się tą świadomość sprawczości, to będzie ten element, który będzie równoważył ewentualne tego typu zagrania, o których mówisz, aczkolwiek ja jestem tu też troszkę optymistą. Myślę, że przede wszystkim jest dlatego, z tym, to związane z tym, że te wszystkie projekty i programy unijne, one mają wskaźniki, one mają określony czas na wydatkowania. Nie da się tak całkiem pomijać dużych miast, takich jak Rzeszów, też żeby pewne wskaźniki osiągnąć. Tam trzeba realizować także niektórych z nich duże inwestycje. Więc jestem tutaj co do tego spokojny, być może ktoś by chciał o tym w ten sposób myśleć, a zresztą za chwilkę będą też wybory parlamentarne i rządzący też będą chcieli jakieś punkty tutaj zdobywać. No właśnie, jeśli chodzi teraz o centralę, wybory miały się odbyć 9 maja. Tak jest. I to jest chyba jedna z najbardziej nieczystych i ciążących na tym całej widoku i obrazie tej kampanii zagrywek, bowiem tą decyzję podjęto dosyć arbitralnie. Nikt z tych, którzy podejmowali decyzję o przesunięciu wyborów rzeszowianom, nie wytłumaczył dlaczego. Jakie są argumenty, nie wiem, matematyczne, że jest tyle zachorowań, logiczne, że to się z tym wiąże, że są jakieś zagrożenia. Zlekceważono, krótko mówiąc, rzeszowian i przesunięto wybory. I o ile można by jeszcze myśleć, że to przesunięcie byłoby w jakiś sposób uzasadnione, ale 2 fakty wskazują na to, że to była celowa zagrywka manipulacyjna, wpływająca także na ograniczenie możliwości mieszkańcom udziału w demokracji. Po pierwsze, 9 maja akurat w Rzeszowie były 2 zachorowania. W niedzielę ewentualnej drugiej tury zachorowań było 0. Zatem argument, że było zagrożenie, jest żaden. Ale drugi, jeszcze ważniejszy jest taki, że te termin wyborów przesunięto na 13 czerwca, pierwszą turę, po to, że ewentualna druga tura miałaby się odbyć w pierwszy weekend wakacji. A więc taktyka jest taka, że przeniesiono te wybory po to, żeby nie pozwoliliśmy wygrać w pierwszej turze, kiedy byliśmy już z kampanii bardzo zaawansowani, wprowadzić pewien marazm w niepewność i dać sobie szansę na odbudowanie kandydatów obozu rządzącego. Uniemożliwić mi pewnie wygranie pierwszej turze, bo spodziewałem się za chwilę niesamowitych ataków na siebie w końcówce, żeby tylko nie uzyskać tych 50%. No i wreszcie doprowadzić do drugiej tury, w której to właśnie wyznaczając termin na pierwszy weekend wakacji, spora część mojego elektoratu, który jest wiadomo bardziej mobilny, związany także z tym, że po tym ciężkim okresie pandemii chcą wyjechać ludzie na zasłużone wakacje i już dawno mają często pierwszy weekend zaplanowany na wyjazd. No więc w ten sposób kilka, może kilkaset, może kilka tysięcy osób wyjedzie, co po pierwsze, jak powiedziałem, uniemożliwi im się udział w demokracji, w wyborze. To jest moim zdaniem skandal. A po drugie, znacząco może wpłynąć na wynik wyborczy. I o tą manipulację tutaj chodzi. Dlatego, szanowni państwo, 13 czerwca, drodzy rzeszowianie, najlepiej bardzo proszę o głos wybrać gospodarza w pierwszej turze i spokojnie móc sobie potem myśleć o wakacjach. No my z pewnością zagłosujemy w pierwszej turze i drugiej już nie będzie, jak sądzimy. Obyście mieli rację. No dobrze, to w takim razie, żeby rzeszowianie wiedzieli nie tylko na kogo, ale także na co mają głosować. Podkreślasz często, że jesteś jedynym ze startujących kandydatów, który jest urodzonym rzeszowianinem. I też tak, mieszkańcem tego miasta, przerwą na stypendium w Bielefeld. Tak jest. To jest
Twój Rzeszów, jak mówisz, Rzeszów jest najważniejszy. No więc właśnie, no więc jaki jest ten Twój Rzeszów? Tu tak. Chciałabym... Mhm. Przede wszystkim rzeczywiście tak jest. To znaczy właśnie w końcu do kont kandydatów wyraźnie to podkreślam. Ja w tym mieście się urodziłem, wychowałem, wykształciłem, związałem z nim całe swoje życie zawodowe i w ogóle całe swoje życie, także i społeczne. Śmieję się, że już studia kończyłem ze specjalnością praca samorządowa, potem cały czas w samorządzie miejskim czy pracując dla samorządu regionu. I jest to jakby naturalna kolej rzeczy, angażując się w wiele różnych akcji społecznych. Jestem takim rzeczywiście osadzonym tutaj miejskim społecznikiem, sąsiadem, kolegą z podwórka czy kolegą z pracy dla wielu rzeszowian. W kontrze mamy kontrkandydatów, którzy są tak naprawdę tutaj z polecenia, żeby objąć szefostwo nad Rzeszowem. I chyba to jest baza do tego, o tym, żeby mówić o programie, o tym, co dalej w Rzeszowie, tak naprawdę, ten główny fakt. Ja bym chciała nawiązać do Twojego najnowszego spotu wyborczego, w którym mówisz. Rzeszów to miasto idealne, na tyle duże, żeby się rozwijać, znaleźć dobrą pracę, spędzić ciekawie czas, by móc żyć na swoich zasadach. Resztę spotu to zapraszamy, żeby obejrzeć tak samemu. Tam jest jeszcze wiele innych ważnych stwierdzeń. Ale przypatrzmy się w takim razie tym kilku elementom, o których mówisz. No więc najpierw, miasto na tyle duże, żeby się rozwijać. Jesteś twórcą Urban Lab w Rzeszowie. To tak. Pomysł na rozwój miasta. I jednocześnie właśnie pomysł na taki rozwój miasta, który będzie włączał w ten proces także mieszkańców. Dokładnie. Funkcjonowanie miasta, wdrażanie naszego programu i realizację wielu naszych zamierzeń. Mądre miasto to miasto, które korzysta z tego, co mieszkańcy do niego wnoszą. Słucha ich i daje im wpływ na to, co się dzieje. Urban Lab to właśnie takie miejskie laboratorium, ale to też pewne zwieńczenie wielu moich działań w mieście, które prowadziłem przez wiele lat. Takie laboratorium, w którym spotykają się różne środowiska naukowe, biznesowe, aktywiści miejscy, aktywiści obywatelscy, NGOsy, no ale oczywiście też administracja. I wszyscy razem pracujemy nad tym, żeby zdiagnozować miejskie problemy, później próbować wypracować rozwiązania tych problemów w oparciu o badania naukowe, wiedzę, badania społeczne, konkretne dane i ich analizę. No i wreszcie tą wspólną działalność tych wszystkich rzeszowskich środowisk. Na trzecim etapie przetestować także te wymyślone przez nas rozwiązania w oparciu o faktyczną tkankę miejską. Miasto ją użycza właśnie do takich działań testujących. Potem ewaluacja i wdrożenia, a na końcu może nawet skalowanie na inne miasta. I to laboratorium to właśnie takie symboliczne pokazanie, że włączamy i zapraszamy mieszkańców do współtworzenia miasta. Miasta, które, jak słusznie zauważyliście, nazywałem w spocie miastem idealnym, bo ono ma dzisiaj odpowiednią wielkość, żeby pewne ważne dla nas rzeczy, aspiracje, możliwość rozwoju zabezpieczać, znalezienia w miarę dobrej pracy, ale z drugiej strony nie jest jeszcze tak ogromne, co związałoby się z kolei z takimi uciążliwościami już mieszkania w dużej aglomeracji. Zatem nasza droga i wizja rozwoju powinna iść właśnie w tym kierunku. Budowania kompaktowego, idealnego rozmiarowo miasta z dobrą jakością życia, z możliwością realizacji i spędzania czasu już potem wolnego na wysokim poziomie. I tak to w skrócie widzę. A jak widzisz tutaj możliwość współpracy ze środowiskiem naukowym Rzeszowa? O właśnie, dokładnie. To jest ten element, który wspólnie kiedyś realizowaliśmy, kiedy powołałem taką formułę jak Rzeszów Smart City, czy taki właśnie ruch trochę aktywistów związanych z miastem, który współtworzyli ze mną doktorzy środowiska naukowe Uniwersytetu, czy Politechniki, czy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. I na tej bazie przekonałem się, jak ważnym jest ten element współpracy. Dość powiedzieć, że właśnie w tym Urban Lab, o którym wspomnieliśmy, w każdym z zespołów tematycznych, które tam zostały powołane, a to otwarte dane, a to mobilność miejska, a to właśnie takie w życie i jakość życia,
mieście. W każdym z nich są przedstawiciele środowisk naukowych po to, żeby ten kontakt był cały czas bieżący, niemalże roboczy. Nie tylko wizyta prezydenta na inauguracji roku akademickiego, ale ta ścisła i ciągła robocza współpraca, włączanie kolejnych środowisk, zlecanie sobie badań, ekspertyz, dzielenie się dorobkiem naukowym. A z kolei urzędnicy, administracja, aktywiści nie muszą sami dokopywać się tej wiedzy, tylko po prostu mogą z niej bieżąco skorzystać. Szybciej, taniej, efektywniej. Co więcej, środowiska naukowe z kolei mogą mieć też odrobinę takiego poczucia współsprawczości, bo te badania, prace naukowe, analizy mają na coś wpływ, realny wpływ na miasto. Ale nie tylko pracą żyje człowiek. Wspomniałeś też o czasie wolnym. Jak widzisz zmianę sytuacji kulturalnej w Rzeszowie? No w tej chwili Rzeszów jest, to chyba trzeba to powiedzieć, pustynią kulturalną, mimo bardzo dobrych tradycji. Z Rzeszowa pochodzą tacy artyści jak Tadeusz Nalepa, Tomasz Stańko. Rzeszów kiedyś był jednym z centrów kultury alternatywnej w Polsce. Oj tak, pamiętam. W tej, no więc właśnie, sam słuchałem, będąc we Wrocławiu, zespołów rzeszowskich. Słuchajcie, więc na pewno tak, na początku trochę sobie pozwolę zażartować, jak powiedziałeś, że nie samą pracą człowiek żyje, to zatęskniłem bardzo za life balansem, bo od trzech ponad już miesięcy pracuję 24 godziny na dobę niemalże. Właśnie, jestem jedynym kandydatem, który wziął urlop bezpłatny na czas kampanii i nie udaje, że jest na urlopie albo w tą czy w tą stronę, ale jak zatęskniłem za tym life balansem i się uśmiecham, ale tak, to prawda. Nowoczesne miasto to oprócz pracy, oprócz tej możliwości rozwoju, to wszystko, co daje tak naprawdę nam potem jakość życia, tego poczucia, że dobrze nam się tutaj żyje w tym czasie wolnym. Najważniejszy obszar to obszar kultury, wypoczynku, rekreacji. Jak wspominaliście o tej scenie alternatywnej, to właśnie trochę moje czasy, kiedy zacząłem dorastać i w Rzeszowie grasowały zespoły i twórcy alternatywni. To było fantastyczne i ta rzeszowska scena była na ówczesny czas cudowna, zresztą do dzisiaj. I do tych tradycji, o których wspomniałeś, wielu musimy wrócić. Każde mądre miasto, znów to mądre miasto powtarzam, po prostu korzysta ze swojego dorobku, z potencjałów, które ma. Skoro Rzeszów kojarzy się ze szkołą bluesa, to powinniśmy tutaj do tego ściśle nawiązywać. Skoro z Rzeszowa jest Szajna Grotowski, no to wiadomo, że i tak samo czy teatr, jego współczesne, nowoczesne formy, przecież tak bardzo się dzisiaj rozwija na świecie, powinny mieć jeszcze jakąś kolebkę festiwal w Rzeszowie. Zatem tak lekko dotykam tylko takich najważniejszych wydarzeń, które chcielibyśmy tutaj robić na dużą skalę, bo miasto powinno jednak tym mocno zaistnieć, żeby te nasze wydarzenia kulturalne wiodące miały odpowiednią skalę, opierały się na naszych doświadczeniach i dorobku, bo skoro Stańko, to możemy robić fajne festiwale jazzowe przecież, skoro mówiliśmy o bluesie, to również, skoro mówiliśmy o scenie alternatywnej, dlaczego do tego nie wrócić i nie pokazywać się tym i nie chwalić. Każde miasto właśnie chwalą się tym, co mają. Ale tak naprawdę w tej mierze trzeba tą rzecz oddać ludziom kultury. To jest także to, co ja starałem się jej pokazać i to, co sami słyszeliście, że fantastyczni ludzie rzeszowskiej kultury powiedzieli na tym spotkaniu naszym, no w końcu nas ktoś zaprosił, ktoś chce nas słuchać, ktoś chce nam dać szansę współkreować to, co się dzieje w Rzeszowie. I ja na tym tak naprawdę opieram to, co w przyszłości będziemy budować. Oczywiście do tego dołożymy pomysły i elementy, które wspólnie wypracowywaliśmy w tym projekcie. Dla mnie też marzeniem jest to, aby ten centralny nasz salon miasta nie polegał tylko na tym, że przyjdziemy napić się kawy czy piwa, czy zjemy lody i pospacerujemy, ale żeby ten czas wolny wypełniać także możliwością kontaktu z galerią, z kulturą, ze sztuką. Wesprzemy trochę zatem takie przestrzenie w Rzeszowie, żeby ich było więcej, żeby Rzeszów stawał się taką przynajmniej mini Mekką, do której się ciągnie i przychodzi, bo są tu warunki sprzyjające do twórczości. Jeszcze mógłbym długo opowiadać, jest kilka różnych marzeń, takich jak chociażby festiwal, w którym mówiliśmy z Robertem Makłowiczem, że można go do Rzeszowa ściągnąć. Świetny pomysł, to rzeczywiście. Bardzo się cieszę, że to tak oceniacie. Jest jeszcze kilka pomysłów w zanadrzu, a zresztą pewnie razem na ten temat podyskutujemy.
Zatem o to chodzi, żeby nie wymyślać prochu, tylko żeby korzystać z potencjałów i tego, i tych ludzi, których tutaj mamy. Ten potencjał miasto ma tylko uwolnić. To jest tylko i aż tyle. No dokładnie, kultura ma to do siebie, że ludzie kultury są niepokorni, niezależni. Nimi sterować się nie da, trzeba im pozwolić działać po swojemu, stworzyć im warunki. Uwielbiam słowo niepokorny, niezależny. To jest, wiecie, bardzo kreatywne. No, naprawdę w naszym mieście, jak postawimy trochę, nie będziemy się bać tego niepokornego i niezależnego, to będziemy mieli świetne efekty w przyszłości. Naprawdę ta kreatywność zostanie tu uwolniona. A dzisiaj kreatywność, dzisiaj przemysły kreatywne to tak naprawdę najlepszy rozwój, najbardziej dochodowe, najbardziej przynoszące później wpływy także i budżetowe dla miasta. Także trzeba tak na to po nowemu spojrzeć. No tylko sprawdzić, czy to nie są przypadkiem dziennikarze niepokorni. No tak. Tak. No to wtedy... Ale to już zmiana znaczeń słów w obecnych czasach niestety jest bolesna. Trzeba uważać, tak jest.